Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie w mojej rowerowni. W dzisiejszym odcinku serwisujemy amortyzator X-Fusion Sweep, wersja z tłumikiem RC. Zrobimy sobie tutaj bardzo szybki, bardzo prosty lower leg service, który będziecie mogli odtworzyć w domu z minimalną ilością narzędzi i teraz pokazuję Wam, co potrzebujecie do tego, żeby rozebrać ten amortyzator. Żeby zrobić prosty lower leg service, przyda Wam się kilka rzeczy. Zacznijmy od ochrony osobistej, czyli rękawiczki. Ja akurat nie lubię moich dłoni maczać w oleju i tak dalej, dlatego rękawiczki robią robotę. Przyda Wam się papier. Jak papier, to i przyda Wam się alkohol. W tym wypadku alkohol izopropylowy. Alkoholem będziemy czyścić amortyzator na zewnątrz, w środku, także na pewno alkohol dobrze, gdyby go nie zabrakło. Przyda nam się klucz 14, bo tutaj kluczem 14 odkręca się dolne golenie. Przyda się zestaw imbusów, pompka do amortyzatora, żeby sprawdzić ciśnienie i potem podpompować amortyzator. Przyda Wam się taki ala szpikulec. Nim mega spoko wyciąga się gąbeczki olejowe, także to na pewno. Strzykawka do oleju. Olej, który używam, jest to 15W do amortyzatorów. I mam tutaj pudełeczko Sunbattera. Czyli jak widzicie, rzeczy, które potrzebujemy, żeby rozebrać ten amortyzator, nie ma ich zbyt wiele, więc myślę, że zaczynamy. Temat od czystej ścierki alkoholu izopropylowego. Nanoszę go na ściereczkę i będziemy czyścić amortyzator. Amortyzator jest wyczyszczony. Do tego celu możecie użyć alkoholu izopropylowego, którym jestem, odkąd sobie zakupiłem taki oto paniaczek, jestem mega zadowolony. Natomiast możecie do tego użyć płynu do mycia szyb, jakiegoś bike cleanera, brake cleanera. Nieważne, to co użyjecie będzie. W następnym kroku przyda nam się pompka, odkręcam wentylek i sprawdzam, ile mam tutaj ciśnienia. Tak samo zapamiętać sobie ustawienia pokręteł, żeby potem po takim serwisie łatwo wrócić do ustawień domyślnych tego amortyzatora. Z tego co widzę, mam tutaj około 90 PSI. Kiedyś ktoś mi w komentarzu napisał, żeby nie spuszczać powietrza z amortyzatora za pomocą pompki, ponieważ znacznie skraca to żywotność pompki, resztki oleju dostają się tutaj do układu i nie jest to za dobre dla takiej pompki. Dlatego posłucham tej rady i spuszczę powietrze za pomocą klucza imbusowego. Do tej pory to była czysta robota, teraz zaczyna się ta druga połowa. Połowa brudniejsza. Tego się rękawiczki przydadzą. Rozkręcenie amortyzatora zacznę sobie od lewej strony, od strony z tłumikiem. Jeżeli swój amortyzator macie mega fajnie ustawione, to zapamiętajcie sobie kliknięcia albo do strony prawej, albo do strony lewej, ponieważ to pokrętło będziemy teraz odkręcać. Do odkręcenia pokrętła potrzebujecie imbusa 1,5 mm, jest to jeden z najmniejszych imbusów. I odkręcacie śrubeczkę, którą macie po boku. I teraz, jeżeli ją odkręcicie, nie musicie jej odkręcać na maksa. Teraz, gdy zdejmujecie ten korek, uważajcie na to, żeby Wam nie wypadła kuleczka. Tutaj będzie taka przyklejona kuleczka pod spodem. Już Wam pokazuję. Mamy pokrętło, mamy kuleczkę. Pod kuleczką widzicie tutaj taką bardzo małą sprężynkę. Warto tego tutaj nie pogubić. Następnie klucz 14 mm. I odkręcacie. Spoko, jeżeli uda Wam się tutaj dojść nasadką. Jednak z własnego doświadczenia wiem, że będzie Wam ciężko, ponieważ tutaj jest bardzo mało miejsca i może Wam tutaj nasadka nie wejść. Poszukajcie sobie dobrej jakości klucza 14 i powinniście dać radę to odkręcić. Nie odkręcam tego całkowicie, troszeczkę się cofam. I teraz wduszę sobie ten szafcik. Czasami się udaje zrobić to poprzez po prostu wduszenie szaftu. Mam nadzieję, że też tak będzie w tym wypadku. Jeżeli się nie udaje tego zrobić ręką, to możecie to zrobić takim patentem. Bierzecie nasadkę, na przykład 10 mm i sobie to delikatnie wpukujecie. Powinno Wam to puścić. U mnie szafcik już lata. Więc jest tutaj wszystko w porządeczku. Pokażę Wam to na przybliżeniu. Jeżeli Wasz szaft jest uwolniony, to możecie sobie tą nasadkę odkręcić do końca, tą nakrętkę. Cyk. A w ten sposób wygląda ta śruba. Tutaj ma takie nacięcia. Po tych nacięciach chodziła kuleczka. I temu, że były te nacięcia, że była kuleczka, była sprężynka, to słyszeliście takie kliknięcia podczas regulacji. To właśnie dzięki temu. Ona jest tutaj przelotowa. Ponieważ został nam tutaj taki czpień, część tłumika, to możecie sobie od razu wyciągnąć. I to do amortyzatora wchodzi tą częścią z takim sześciokątem.
Przechodzimy teraz do drugiej strony. Z drugiej strony powinno być nieco szybciej. Mamy tutaj imbusa 6. Odkręcamy, a w sumie poluzowujemy troszeczkę śrubeczkę i sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie to wypchnąć ręką. Najczęściej nie. Możecie sobie tutaj użyć gumowego młotka. Ja, jako że już mam wprawę w tym temacie, to użyję klasycznego. Pukamy, odkręcamy i teraz w tym momencie, jak widzicie, sączy już nam się tutaj olej. Tutaj w międzyczasie podstawiłem sobie miseczkę. Zapomniałem o tym powiedzieć. Jeżeli uświniliście swój blat, to sorry. Jak widzicie, olej, który wypływa z amortyzatora, nie jest go tutaj dużo. Jest on dosyć mocno zużyty. Sam się w sumie dziwię, dlaczego jest tak zużyty, ponieważ ten amortyzator nie śmigał jakoś turbo dużo od ostatniego serwisu. Ale widocznie jest to najwyższy czas, żeby to zrobić. Ok, z jednej strony nam poleciał olej, z drugiej strony nie, dlatego wyjmuję tutaj dolne lagi i już zaczyna mi lecieć olej również z drugiej strony. No, ten olej z prawej strony wygląda tutaj nieco lepiej. Lagi zostawiam tutaj w miejsce, niech sobie obciekną. My zajmujemy się teraz wyczyszczeniem góry. Góra amortyzatora jest już przygotowana, zostawiamy ją teraz na chwilkę, aż ten alkohol sobie odparuje. Ja natomiast zabieram się za czyszczenie dołu amortyzatora. Jak już mam Was w tym kadrze, to pokażę Wam, jak wyglądają uszczeleczki. Mamy tutaj uszczelkę, mamy tutaj pod uszczelką taką gąbeczkę i tą gąbeczkę będziemy sobie wyjmować. Żeby wyciągnąć tą gąbeczkę, musicie się podważyć tutaj pod uszczelkę i ją sobie delikatnie odciągnąć, wtedy Wam to wyskoczy. Najważniejsze, jeżeli robicie to pierwszy raz, róbcie to narzędziem, którego nie wbijecie sobie w tą uszczelkę. Zróbcie to sobie czymś takim bardziej łagodnym. Jako że ja już w swoim życiu troszeczkę tych amortyzatorów rozebrałem, to użyję do tego szpikulca, którego pokazywałem Wam na początku filmu. Wbijam się tutaj delikatnie pod uszczeleczkę i wyciągamy gąbeczkę. Gąbeczka jest tutaj w naprawdę mega spoko stanie, praktycznie biała na zewnątrz, tutaj ten środek się troszeczkę ogarnie. Ok. Teraz jesteśmy na etapie czyszczenia. Czyścimy uszczelki, to wszystko jak najgłębiej się damy. Jeżeli macie opcję, możecie to sobie też tutaj zszejkować, możecie to sobie wydmuchać kompresorem. Im zrobicie to teraz dokładniej, tym otrzymacie lepszy efekt tego serwisu, więc dajcie sobie na to czas. A my widzimy się za jakiś czas. A żeby wyczyścić gąbeczki i z takich zrobić takie, warto zrobić taki myczek. Bierzecie sobie korek albo jakiekolwiek takie malutkie naczynie. Wlewacie sobie no dosłownie kilka kropel oleju do amortyzatorów. Tyle wystarczy, nie ma co zbyt wiele. I teraz moczycie tutaj tą gąbeczkę w tym oleju. Niech ona wpije tutaj ten cały olej, niech to się wszystko tutaj namoczy, rozsmaruje. A następnie wycieracie to w czysty papier i powtarzacie aż do uzyskania takiego efektu. To jest jakby co ona wyglądała wcześniej, tak jak ta. Następnie wyczyszczoną gąbeczkę wrzucacie sobie do czystego korka, czystego oleju. Ja tutaj używam akurat oleju 15W. Niech to się tutaj wsiąknie wszystko, sobie ją obróćcie. Rzecz w tym, żeby ta gąbeczka była tutaj całkowicie nasączona w oleju. I ta oto nasączona gąbeczka będzie leciała prosto do amortyzatora. Przy instalacji tej gąbeczki zwróćcie uwagę, czy nigdzie Wam się ona tutaj nie przeszczypała, czy nigdzie Wam ona tutaj nie podchodzi. Teraz biorę czysty ręczniczek i wycieram sobie olej z uszczelek, tak żeby mi na maksa tam przyległ SRAM butter, którego za momencik będę smarować. Chodzi o to, żeby miał tutaj po prostu sucho. Czyszczę teraz samą tą gumową uszczelkę, nie wycieram teraz rzecz jasna tych gąbek. Używam tutaj SRAM buttera i myślę, że to jest taka rzecz, na której tutaj nie warto oszczędzać. Jeżeli użyjecie tutaj jakiegoś naprawdę paździerzowego smaru, to przełoży Wam się to bezpośrednio na pracę Waszego amortyzatora i na to, że będzie Wam się wycierać po prostu powłoka. Także nawet jeżeli macie słabszej klasy amortyzator, to moim zdaniem warto tutaj użyć dobrego smaru, bo macie po prostu tak czy siak sporo do stracenia. Resztę, którą mam na palcu, nacieram tutaj na szafty, nacieram tutaj na wejście amortyzatora, na początek jego lak. Tutaj się przyda to bardziej.
Mam tutaj około 10 ml. Co ważne, warto, żeby nie dawać tutaj, zwłaszcza w stronę z tumikiem, tego z oleju dużo więcej, ponieważ ten tumik może Wam to zaciągnąć. Nie wiem, czy tak się działo w X-Fusion, ale dostałem od Was dużo wiadomości, że tak się dzieje w Santurach, zwłaszcza tych tańszych Santurach, także po prostu nie przesadzajcie tutaj z ilością tego oleju. No i lecimy, zabieramy się za składanie. Jest to tutaj taka czynność, przy której nie należy się śpieszyć, jeżeli widzicie, że coś nie wchodzi w swoje miejsce, że coś się podwija, coś tutaj idzie z jakąś taką większą siłą, to na spokojnie cofnijcie się o krok i upewnijcie się, że wszystko tutaj siedzi jak należy. No, tutaj u mnie, o, akurat wszystko wskoczyło tak jak trzeba. No i co? No i teraz robimy taki myk. Obniżam sobie stojak tak jak się da, a ten stojak podwyżam sobie w pion. Gdy mamy amortyzator w tej pozycji, cofam go sobie jeszcze troszeczkę do góry i teraz zalewam po dyszce z każdej strony. I warto, żeby celować strzykawką nie na wprost, tylko właśnie, żeby to sobie spływało tutaj ścianką na spokojnie. Dycha w lewą stronę, w prawą stronę tutaj osobiście zaleję delikatnie więcej niż 10 ml, ale też tutaj bez przesady. Naduszam amortyzator, aż pojawi mi się tutaj z jednej lub z drugiej strony szafcik. Na początku pokazał mi się od strony tumika, ale zanim zabiorę się za dokręcenie, to pamiętajcie tutaj o tym elemencie, który wcześniej z niego wyciągnęliśmy. Ląduje w swoje miejsce. Teraz nakrętka. Żeby tą stronę mieć z głowy, lecimy z regulacją. Dajcie, żeby podczas przechylania tutaj nie zgubić tej kuleczki. Jeżeli wszystko wejdzie na swoje miejsce, to będziecie po prostu słyszeć to takie charakterystyczne cykanie. O, już wszystko wskoczyło na swoje miejsce. I teraz zabieram się za dokręcenie tej śruby z boku. Imbus 1,5 mm, tak jak wcześniej. Tutaj nie przesadzajcie z mocą, ta śrubka jest naprawdę delikatna. Sprawdzamy, czy cyka, wszystko jest na swoim miejscu. Jeżeli będziecie mieli taki przypadek, że podczas wkręcania tej śruby będzie Wam się ona obracała, nie będziecie mieli możliwości jej dokręcić, to możecie sobie podpompować amortyzator. Nawet już do tej nominalnej wartości, tą, którą wcześniej mieliście, bo tutaj już się nic złego stać nie może. Natomiast jeżeli macie sytuację, w której obraca Wam się tumik, to możecie go sobie zablokować i podczas wduszenia amortyzatora spróbować to sobie tutaj dokręcić. Też może Wam taki protip pomóc. I tutaj też, kochani, z wyczuciem, nie ma co przeginać. Zawczasu, za pamięci, od razu sięgnijcie po sobie po czyściwo, sobie to wszystko tutaj spsikajcie, przeczyście, zobaczcie, czy Wam tutaj nigdzie ten olej nie będzie leciał. Jeżeli coś tutaj się będzie działo, to znaczy, że albo przyszczepaliście uszczeleczki, które były tutaj, tak zwane crash washery, albo po prostu za słabo to dokręciliście. Jak widzicie, amortyzator jest już wyczyszczony, gotowy do montażu, a Ty koniecznie daj znać, czy ten materiał wniósł wartość w Twoje życie i stałych widzów zachęcam do pozostawienia opinii, jak podoba Wam się tutaj w nowej, starej rowerowni. Jeszcze tutaj dużo rzeczy dojdzie, jak widzicie, nie mam powieszone ani narzędzi na ścianie, jeszcze tutaj jest sporo pracy do wykonania, ale jest to taki pierwszy materiał z tej rowerowni po przerwie i mega jaram się, że już da radę tutaj robić takie rzeczy jak serwis amortyzatora. Także daj znać, co o tym myślisz, napisz coś mi jego w komentarzu, a my widzimy się już wkrótce. Z fartem. Bang.